chyba najbardziej przebiegła i manipulująca postać w całej mandze i anime. Mowa o niekim innym jako Zetsu. Zapraszam na 10 ciekawostek o nim. Zetsu oznacza język. Czarny Zetsu to nikczemny język, a biały to gadatliwy. Jak wiemy, w anime było identycznie. Zetsu chce walczyć z ludźmi, bo uwaga, uwaga, uważa, że ich zwłoki są dobrym posiłkiem. Ulubione jedzenie Zetsu już znacie. Najmniej lubił za to koniaku i galaretkę. Jego hobby to przyglądanie się unikalnym ninja. A nie wolno zapominać, że gdzie był Tobi, tam był też i Zetsu. Czy myślicie o tym samym co ja? Jego ulubionym zdaniem jest nieugięta niezależność. Oznacza to, że można liczyć tylko na siebie. W czwartym databooku nie jest on wymieniony jako użytkownik Kekkei Genkai, a jednak używał stylu drewna. Po tym jak Sasuke zabił białego Zetsu, jego zielone liście, chodzi mi tutaj o tą część przypominającą mu chołówkę, zniknęła w anime i w mandze. Czarny Zetsu jako jedyny w Akatsuki nie miał partnera. Usprawiedliwieniem tego może być to, że w zasadzie to był szefem całej organizacji, a inni nawet o tym nie wiedzieli, przez jego liczne manipulacje. W databooku jego biała część jest określona jako zmutowany człowiek, natomiast czarna jako sztuczny człowiek. Historia Zetsu i jego armii jest bardzo podobna do legendy Mandragory, w której wierzono, że rośnie zawsze pod szubienicami, powstając z nasienia wisielca spływającego do ziemi. Mam nadzieję, że nie zawiedliście się tymi ciekawostkami. Dajcie znać w komentarzach, o kim zrobić następne. To już na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć!